rok po wyborach, rok bardzo pracowity, bardzo dużo rzeczy, które wykonywaliśmy, ale i też wiele takich problemów, które, z którymi spotykamy się poprzez jakby urzędnicze procedury. I gdyby nie było aż takich zawiłości w nich, pewnie każdemu samorządowi byłoby dużo prościej i dużo lepiej. Rok temu, we wrześniu ubiegłego roku, podpisaliśmy umowę na dotację na termomodernizację budynku urzędu. Natomiast niespełna dwa tygodnie temu wpłynęły do nas środki w wysokości blisko 1 100 000 zł. Więc przeszło rok czasu, czekaliśmy, gdzie funkcjonowaliśmy normalnie w budynku, umowa podpisana, wszystkie dokumenty, procedury przetargowe zakończone dawno, a niestety przeszło rok czasu. Oczywiście wiąże się to też z naszym planem budżetu i tego, co my zawsze robimy, a więc planujemy po dochodach takie środki, a niestety przedłużający się czas powoduje, że musimy go dość często weryfikować i niestety szukać oszczędności i szukać innych źródeł finansowania. Podobna sytuacja, niestety, ścieżka rowerowa, na którą też czekamy. I tak można by mnożyć wszystkie inwestycje, które przede wszystkim dotowane są przez Urząd Marszałkowski. Ale zdarzają się też bardzo szybkie reakcje, jak chociażby dofinansowanie do dwóch dróg. Dzisiaj jestem po podpisaniu dwóch umów na drogę w miejscowości Konstantynowo oraz drogę i dokończenie drogi pomiędzy Piotrkowicami a Wąsoszami, kilometr 200. Dwie inwestycje, które podpisane 1,5 miesiąca temu, może około dwóch, w tym roku już dostaniemy środki. Więc tu akurat działania Urzędu Wojewódzkiego, tam wcześniej Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że dużo prościej byłoby, gdyby te procedury faktycznie były dużo prostsze. Wiem, że Państwo i wiele z osób z Was próbowało pozyskiwać środki. Znam i widzę Państwa tych, które te środki też pozyskały. Widzę instytucję, która w tym pomaga i również dzisiaj zostanie wyróżniona. I za to wszystko Wam bardzo dziękuję, bo to jak Państwo również pracujecie, tak my jesteśmy postrzegani. Ten rok to również zakończone inwestycje dotyczące rozwoju turystyki na terenie naszej gminy. Przebudowana plaża w Licheniu Starym, również przebudowana w Ślesinie. Zakończona inwestycja budowy pola namiotowego i kamperowego oraz 4 tężni z parkingiem. To oczywiście jakiś etap całego działania. W ramach tego etapu jesteśmy już po wydzieleniu działki 2,5-hektarowej pod budowę obiektu hotelowego. I muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio, kiedy spotkałem się z osobą, która zajmuje się organizacją jakby prowadzenia hoteli, dowiedziałem się, bo myślałem, że to jest, trzeba mieć ogromną umiejętność co do prowadzenia hoteli. Okazuje się, że franczyza powoduje, że jakby całe zarządzanie skierowane jest na firmę, która ten hotel firmuje. Więc szukamy inwestora, który posiada środki, a co do samego prowadzenia, co do samego biznesplanu takiego obiektu, to muszę Państwu powiedzieć, że okazuje się, że to nie trzeba się na tym do końca znać. Bo ja zawsze myślałem, że nie wystarczy posiadać pieniądze. Trzeba mieć wiedzę. Choć pewnie bez tej wiedzy na pewno do końca nie udałoby się zrealizować tego w taki najlepszy sposób. Ale proszę Państwa, przed nami kolejny rok i te inwestycje, które planujemy już na przyszły, to inwestycje czasami, które przeciągają nam się. Takim przykładem jest, tutaj siedzi koło mnie kolega radny z Honoradki, inwestycja budowy drogi w Honoradce i przeciąga się, ponieważ udało nam się na etapie już rozpoczęcia prac budowlanych uzyskać zgodę Polskiej Spółki Gazownictwa na wybudowanie gazociągu do drogi krajowej 25 w miejscowości Honoradka. I kolejnym etapem to będzie budowa, oczywiście po zaprojektowaniu, budowa gazociągu w kierunku Mikorzyna i Ślesina. Planowana ta inwestycja jest na koniec, czy też na przełomie 2023 roku. Myślę, że to nie jest długi okres, natomiast to też nasze pierwsze kroki związane z Polską Spółką Gazownictwa. Ponieważ to pierwszy raz, to my właśnie wykonaliśmy dokumentację gazociągu,
została ona przekazana, otrzymane zostało pozwolenie na budowę i za chwileczkę Polska Spółka Gazownictwa ma wchodzić na ten etap. Też jestem, powiem szczerze, ciekawy, bo nie mieliśmy doświadczeń z nich, więc zobaczymy, jak szybko pójdzie i czy faktyczna data podania przez nich z gazyfikacji miasta Ślesina na rok 2023 na pewno się spełni. To nie nasze środki, to nie my o tym decydujemy, więc poczekajmy chwilkę. Natomiast jestem przekonany jestem, że myślę, że uda nam się ten gazociąg również do Ślesina doprowadzić. Proszę Państwa, tak jak już wspomniałem, przed nami kolejny rok i mnóstwo pracy, mnóstwo rzeczy, inwestycji, ale i również wydatków bieżących i z nimi chyba każdy samorząd boryka się najbardziej, bo obecnie budżet naszego samorządu to już 70 milionów złotych. Oczywiście są to wydatki, ale i również te dochody związane chociażby z 500+. I tych milionów też mamy tutaj kilka. Natomiast wiąże się